Masz spoko komputer? No, wierzę ci. Nie mam powodu, żeby ci nie wierzyć. Ale czy potrafi robić tak? Tylko nic nie widzę. Cześć oglądacze YouTube'a, witam w części drugiej poświęconej starożytnemu Rzymowi, to jest ten odcinek ogólny, w którym po prostu opowiadam jego historię. Skończyliśmy w momencie śmierci Juliusza Cezara, która była rzeczą niesamowicie ważną. Wszyscy to przeżyli. Przeżyli to senatorzy, bo mieli nadzieję, że od tego momentu wróci do nich władza, która coraz bardziej odchodziła właśnie z rąk senatu i przechodziła na władców wojskowych. A przede wszystkim na jakichś pojedynczych właśnie władców, którzy mieli zapędy cesarskie. Ale co ważniejsze, super przeżyli to żołnierze, którzy naprawdę upatrywali prawie że Boga w Juliuszu Cezarze. I przeżyła to też ludność cywilna. Lud rzymski bardzo przeżył stratę Cezara, bo dla nich też był to dobry człowiek. Pamiętajmy, że to jest osoba, która właśnie wprowadziła reformy, które uniezależniły lud rzymski od senatorów. Przynajmniej częściowo. Na fali tej żałości zbiera się ze sobą grupa trzech polityków. Marek Antoniusz, Oktawian August i Lepidus. Ci dwaj pierwsi są najważniejsi. Lepidus jest tam chyba tylko po to, żeby można było to określić mianem drugiego triumviratu, no bo właśnie tak będziemy to o tym pamiętać w historii. Drugi triumvirat zawiązuje się po śmierci Cezara, oficjalnie, przede wszystkim po to, żeby pomścić śmierć Cezara i złapać sprawców, czyli złapać tą siłę polityczną reprezentowaną przez Senat, która zdecydowała się na zabójstwo wodza. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Bardzo szybko okaże się, że to po prostu kolejny kamyczek do tego, żeby w Imperium Rzymskim rozszalała wojna domowa. Tych trzech polityków między sobą stara się podzielić to wszystko, co się z Imperium dzieje. Ostatecznie po wielu zamianach stwierdzono, że każdy z nich dostał jakąś tam część Imperium, a Italia, czyli Rzym, miało być taką neutralną dzielnicą, nazwijmy to. Takim terenem wspólnie zarządzanym przez tą trójkę, która jednocześnie stara się pokonać wszystkich innych, mniejszych dowódców politycznych. Ostatecznie jednak to przymierze się rozpada. Lepidus zostanie bardzo szybko odsunięty na bok, a Marek Antoniusz i Oktawian August toczą ze sobą już taką porządną wojnę domową. Ścierają się m.in. w bitwie morskiej pod Akcjum. No generalnie licytują się na to, kto jest mocniejszy, aż Oktawian udowadnia, że to on jest mocniejszy i zostaje pierwszym cesarzem, takim prawdziwym cesarzem, formalnie niemożliwym do usunięcia, którego słów nie da się podważyć, no i w ogóle nie ma co kozaczyć do niego. Przez następne lata ten dziwny konstrukt republiki, która jednocześnie ma osobę, która jest zupełnie nie do podważenia, będzie dochodzić do okresu tak zwanego dominatu i tetrarchii, gdzie władzę sprawować będzie cesarz i kilku najważniejszych doradców. W tym samym świecie, znaczy w tym samym czasie, w Rzymie zaczyna się źle dziać. Te wszystkie wojny domowe sprawiają, że coraz trudniej rozszerzać się na zewnątrz. Coraz trudniej rozszerzać się też na zewnątrz, dlatego że po prostu prawie wszystko, co się dało, jest już w wielu miejscach podbite. No na przykład z Hiszpanii bardziej już się nie da przejść na zachód, więc no, w wielu miejscach Rzym już jest naturalnie po prostu ograniczony, a jednocześnie ludy barbarzyńskie pochowane gdzieś w lasach, już nawet na terenie obecnego imperium, zaczynają z coraz większą siłą atakować Rzym. Więc zaczyna się dziać nie najlepiej. W takiej sytuacji rządzi m.in. cesarz Dioklecjan, który stara się reformować kraj i umocnić swoją władzę, no i właśnie odpowiedzieć na te wszystkie problemy, które zaczynają się pojawiać. Jednym z takich dość ciekawych pomysłów jest stworzenie drugiej stolicy w kraju, która ma usprawnić działanie biurokracji wewnątrz kraju, co się oczywiście nie stanie. W momencie, w którym druga stolica zostanie ustanowiona w Konstantynopolu, cesarstwo rzymskie zamiast stać się bardziej efektywnym, staje się coraz bardziej podzielone właśnie na dwa obozy, na cesarstwo zachodnie i cesarstwo wschodnie. No bo po prostu obszar ten jest tak olbrzymi, że ciężko znaleźć jakiś wspólny mianownik. Podział jest zaawansowany do tego stopnia, że kiedy w 395 roku naszej ery umrze Teodozjusz Wielki, czyli jeden z cesarzy, którzy znowu starali się scalać ten kraj, cesarstwo rozpadnie się ostatecznie na dwa, na właśnie zachodnie i wschodnie, które mają swoje stolice, swoje interesy, swoją armię i swoje problemy. Więc dochodzi do tego realnego podziału. Cesarstwem wschodnim się na razie nie przejmujemy, głównie dlatego, że jeszcze przez wiele lat będzie ono istnieć, tylko po prostu będzie się stopniowo kurczyć. Ale ciekawie dzieje się w cesarstwie zachodnim, które jest
głównie zorientowane na Europę, bo tam cały czas szaleją najazdy barbarzyńskie, no i to tam zaczynają się realne problemy. I życie tego imperium wisi na włosku. No mało tego, to właśnie tam jest Rzym, czyli to miejsce, od którego zaczęliśmy naszą opowieść o starożytnym Rzymie. Za taką finalną datę upadku Rzymu uznaje się 476 rok, kiedy to najazd wodza Odoakra albo Odoakera kończy panowanie Romulusa Augustulusa, czyli osoby uznawanej za ostatniego cesarza Rzymu. Warto się zastanowić, czym jest taki upadek Rzymu, no bo w momencie tego najazdu Rzym nie przestał jakoś magicznie istnieć, tylko jest to takie przypieczętowanie tego, że od iluś tam już lat Rzym nie ma tych wpływów, nie ma realnej władzy, no i nie będzie już mógł prowadzić podbojów i nie będzie się tak liczyć na arenie międzynarodowej. Więc ta data 476 to nie jest jakiś jeden moment, w którym nagle wszystko się zmieniło, tylko to jest przypieczętowanie tak naprawdę stuleci zmian i po prostu czas na nadejście tej nowej ery. Ery, która zapoczątkuje rozwój królestw w Europie na przykład i zupełnie zmieni układ sił geopolityce. No już nie starożytności, tylko średniowiecza. To tyle, jeżeli chodzi o to moje takie wprowadzenie. Drugą część odcinka ogólnego. Zapraszam Cię do wszystkich innych odcinków, które jeszcze na pewno o Rzymie nagram. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Gratuluję, jeżeli dotarłeś aż tutaj. No i okej, no i dzięki, no i super. No i fajnie. No jest okej, no i dogadujemy się i rozumiemy się. Jest pewna współpraca między nami i o to chodzi.